Kończący się tydzień był jednym z najlepszych dla polskiej gospodarki w ostatnich trudnych latach. Jak podał Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce jest na najniższym poziomie w Unii Europejskiej, a wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale był najwyższy ze wszystkich badanych gospodarek. Dominik Cierpioł. To jeden z bogatszych krajów Unii Europejskiej, Austria. Mimo to nawet tutaj w ostatnich miesiącach wojna na Ukrainie i skutki pandemii wywindowały koszty życia, które coraz bardziej drenują kieszenie. Energia, jedzenie, wszystko jest coraz droższe. Jestem w dobrej sytuacji, stać mnie na życie, ale młodzi ludzie mają duży problem. Wszędzie czujemy, że jest kryzys. To jest niewiarygodne. Pensje spadają, ceny rosną. Co zrobisz? Wszystko jest drogie. Parlament Litwy właśnie zdecydował o wprowadzeniu nowego podatku bankowego, który ma sfinansować zwiększone wydatki państwa na obronność. To jest nasz strategiczny interes i powinniśmy to przeprowadzić ponad podziałami politycznymi. Według danych Eurostatu Polska i Czechy mają obecnie najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. Dla nas najważniejsze było właśnie, żeby utrzymać miejsca pracy i dzięki temu to bezrobocie jest niskie. Myślę, że nie ma zagrożenia w tej chwili w najbliższych miesiącach, żeby bezrobocie w Polsce wzrosło. Rośnie za to PKB na całym świecie znacznie wolniej z powodu kryzysu energetycznego, ale Polska na tym tle zdecydowanie się wyróżnia. Według danych OECD polska gospodarka zanotowała z początkiem roku największy wzrost kwartalny ze wszystkich krajów świata. W osiągnięciu takiego wyniku pomogły duże pieniądze skierowane przez państwo do gospodarki, choć z danych Ministerstwa Finansów wynika, że Polska ma bezpieczny poziom zadłużenia. Polska gospodarka ma zdrowe fundamenty. Wszystko, co złe, jest z zewnątrz, ale polska gospodarka na to, co złe z zewnątrz, wykazuje się naprawdę niebywałą odpornością.